Jesteśmy na obozie Gracie Barra w Zakopanem. Chcieliśmy zapytać, czy jest to twój ostatni obóz przed walką i czy masz jeszcze w planach coś jeszcze oprócz tego obozu? Znacznie nie, to jest w ogólnie pierwszy mój obóz, dopiero zaczynam przygotowania, zostało jeszcze 7 tygodni mi do walki. A co dalej będzie, wiem, że to już ostatni jest dzisiaj dzień obozu, później wracamy do Łodzi i później będziemy dalej z trenerem. Może będą jakieś wyjazdy, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam sprecyzowanych planów, czy to będzie ostatni wyjazd, czy nie. Jak wyglądają te przygotowania? Na czym się tutaj najbardziej skupiasz? To ogólnie wszystko robimy tutaj z chłopakami, parter, stójkę, mamy parę sesji sparingowych, parę sesji takich zadaniówek w parterze, ćwiczymy stójkę, więc skupiamy się generalnie na wszystkim. Walczyłeś wcześniej w kategorii koguciej, teraz walczysz w muszej. Skąd ta decyzja i czy nie masz problemów ze zbijaniem wagi? Znaczy, no, taką wspólnie podjęliśmy z trenerem decyzję, że żeby spróbować ogólnie w tej kategorii 5-7, to było coś nowego, a problemów, no, te ostatnie 2 kilogramy zawsze tam są jakieś dla mnie problemem, ale na szczęście zawsze udawało się robić tą wagę i tak zostanie do końca, że zostaję w tej kategorii 5-7, to jest moja kategoria teraz. A ile musisz zbijać do tej, z tej wagi? No, na dzień dzisiejszy właśnie po treningu ważyłem się, to 66,5 kilo waży, a więc tak mniej więcej 10-9 kilo zbijam do 57 kg. Powiedz nam, jaki był powód zmiany tych brytyjskich organizacji, na których wcześniej walczyłeś, na tą rosyjską ACB, bo tam jeszcze 6 czerwca miałeś się bić o pas Engage, organizacji Engage FC, a ta walka nie doszła do skutku. Znaczy, ogólnie z Cage Warriors miałem podpisany kontrakt na 18 miesięcy lub na 5 walk albo na 6. Kontrakt wygasł. Ogólnie organizacja Cage Warriors nie planuje dalszych gal. Jakby tak na tą chwilę zawiesiła swoją działalność. No i ja byłem wolnym zawodnikiem. Organizacja ACB dała mi taką możliwość, żebym podpisał z nimi kontrakt, a więc zgodziłem się i tak do nich trafiłem. 17 października w Moskwie walczysz, debiutujesz na ACB z Askarem Askarowem. Przeciwnik mało doświadczony, ale po zawodnikach ze wschodu no, można się spodziewać wszystkiego tak naprawdę. Wiesz coś na jego temat? No, wiem, że jest mańkutem, jest leworęczny, ogólnie taki przekrojowy zawodnik, mam już tam na niego mniej więcej jakiś plan i tyle, tak. A co cię skłoniło do podpisania kontraktu z właśnie tą rosyjską organizacją, czyli z jakimś tam kierunkiem wschodnim, bo raczej tutaj jakaś tendencja jest taka, żeby bardziej na zachód tą karierę rozwijać, a nie na wschód? Znaczy, no, tam miałem tą możliwość, że będę regularnie walczył. Tam mają dużo zawodników, to było z jednym z powodów i też tam naprawdę w tym ACB jest dobry poziom. Zawodnicy prezentują i to było główną przyczyną, że ta regularność walk. Bo toczyłem jedną, dwie walki w roku, dla mnie to jest za mało, chcę toczyć tych walk jak najwięcej i dlatego tam wiem, że mam zagwarantowaną więcej tych walk w roku, że będę toczył, dlatego się zgodziłem i podpisałem z nimi kontrakt. Czy masz może możliwość dzięki właśnie podpisaniu tego kontraktu trenować z właśnie zawodnikami zrzeszonymi w ACB? Tam w Groznym jest bardzo fajny klub. Nie wiem, czy może proponowali ci, żebyś tam przyjechał, lub może masz jakieś takie zamiary tam pojechać? Do tej pory nie, do tej pory czegoś takiego nie było, a więc trenuję tutaj u siebie w klubie. Naprawdę tutaj w Łodzi mamy bardzo dobry skład, jeżeli chodzi o te niskie wagi i to mi na razie jak do tej pory wystarczyło, ale nie mówię nie, bo jeżeli nadarzy się taka okazja, zawsze fajnie wyjechać, poznać się kogoś nowego, z kimś nowym potrenować, nowe doświadczenie złapać, a więc nie mówię nie. Jeżeli by była taka propozycja, ja jestem otwarty na to i chętnie się jakby coś zdecyduję na to. UFC 191, walka na szczycie twojej kategorii wagowej, Johnson kontra Dodson.
Jaki wynik obstawiasz? Obstawiam, że wygra Demetrius Johnson, ale wydaje mi się, że to będzie decyzja. Tak na koniec jeszcze, jakie są plany BJ'a na przyszłość? W jakim kierunku chciałbyś się rozwijać? Jakbyś się widział za rok, za dwa? Nie wiem, nie myślałem o tym. Na razie myślę o walce 17 października. Chcę ją wygrać. Jestem przekonany, że uda mi się ją wygrać. I tyle. Nie skupiam się na tym, co będzie po tej walce, co będzie za rok, za dwa, tylko skupiam się na tej walce i na tym przeciwniku. Na koniec oczywiście tutaj jest miejsce na podziękowania, więc... No tak, chciałem wam podziękować za wywiad. Chciałem też podziękować firmie Smash, która mnie sponsoruje, oraz firmie, oraz siłowni, czyli Fitness. No i ogólnie kolegom z klubu, trenerom. Dziękuję. My również.